Rise of Iron już dostępne. Zwiastun Forcy Horizon 3 próbuje zachęcić do zakupu gry, a nowy zwiastun Gears of War 4 to kolekcja klisz. O tym wszystkim, a także o jeszcze jednej rzeczy już teraz, w trzecim odcinku drugiej serii Gościa Niedzielnego 2.0. They haven't mastered Siva yet. This is all still new to them. Jak zapewne wszyscy wiecie, w miniony wtorek wystartowało nowe rozszerzenie do Destiny, The Rise of Iron. Wrażenia z ogrywania tegoż dodatku, moje i Roberta, będziecie mogli poznać już na początku przyszłego tygodnia, bo najpewniej poświęcimy temu DLC lwią część w sekcji o ogrywanych ostatnio tytułach w 209 podcaście, ale zanim do tego dojdzie, w tle możecie zobaczyć zwiastun. Ów zwiastun jest zwiastunem głoszącym nadejście nowego rajdu, który pojawił się nietypowo wcześnie, bowiem ruszył już w miniony piątek, ledwie 3 dni po starcie dodatku. Ja sam jeszcze nie miałem okazji wybrać się na Wrath of the Machine, więc w tej chwili trudno mi powiedzieć o nim cokolwiek, natomiast mogę wam powiedzieć, że dodatek to Bungie, które trzyma się swoich starych zwyczajów. I właśnie z takim enigmatycznie brzmiącym hasłem was zostawiam. Jeśli jeszcze nie macie Rise of Iron, możecie znaleźć je na PSN-ie i Xbox Live mniej więcej za 125 zł. Jeśli zaś nie mieliście w ogóle okazji zapoznać się z Destiny, to serdecznie zachęcam. W sklepach jest już kompilacja The Complete Collection, która zawiera wszystkie dotychczasowe dodatki i da wam możliwość utopienia, no, setek, jeśli nie tysięcy godzin na strzelaniu do kosmicznego ścierwa. O Forza Horizon 3 sporo pogadaliśmy w poprzednim 208 odcinku podcastu i jeśli słuchaliście, to wiecie już, że nasze odczucia z ważącego skromne 18 GB dema są bardzo pozytywne. Na tyle pozytywne, że Tomek, który ma gry wyścigowe serdecznie gdzieś, wyraża zainteresowanie tytułem. Ja sam jestem podjarany, nawet mimo tego, że kilka rzeczy mi nie leży, ale zasadnicze opinie o grze są mocno in plus, o czym może świadczyć chociażby średnia 91% na Metacritic. W tle możecie podziwiać zwiastun startowy nowej Forcy, który przy akompaniamencie absolutnie beznadziejnej muzyki pokazuje absolutnie genialnie to, co czeka na nas w grze. Czyli, mówiąc wprost, wielki plac zabaw, na którym znajdzie się miejsce dla B-grupowych potworów zapinających boki na szutrze, głęboki teren dla samochodów o naprawdę imponującym skoku zawieszenia, gładki jak stół asfalt dla 800-konnych potworów, a także miejsce do driftu dla ludzi, którzy myślą o instalowaniu wycieraczek na bocznych szybach. Wszystko to zaś umiejscowione do góry nogami, czyli w Australii. Są krokodyle, kangury i dobrze zaprojektowany teren. Jeśli lubicie samochody, no, wlatujcie w ten tytuł jak tupole w brzozy. We had peace. But then... Oceniania zwiastunów ciąg dalszy. Tym razem na stół trafia kolejny AAA od Microsoftu, a mianowicie Gears of War 4, które dostało swój własny, prywatny, indywidualny zwiastun startowy. I wiecie co, powiem szczerze, że jaram się tą grą, hell, będę w nią napieprzał jak zły od dnia premiery, ale omawiany trailer to moim zdaniem jakiś napędzany kliszami szajs i średnio mi się ta tendencja podoba. Nie zrozumcie mnie źle, jak wspominałem, uwielbiam Gearsy, ale kwietniowy zwiastun z coverem Sound of Silence od Disturbed był taki sobie, a teraz jest po prostu żal i pożoga. Nie dość, że ktoś wydumał sobie masę oklepanych tekstów o śmierci każdego w promieniu tysiąca mil, to pojawia się motyw znajdującego się na krawędzi śmierci Markusa, a całości towarzyszy cover Nothing Else Matters, którym żygam ilekroć je słyszę. Zwiastun jest moim zdaniem z technicznego punktu widzenia przynajmniej poprawny, jednak ten powiew sztampowości, który wali nam w twarz, jest zdecydowanie zbyt mocny. Czekam na coś, co urwie mi łeb na wysokości pasa. Niezależnie jednak od wszystkiego, 10 października ruszę do boju, bo to Gearsy. A Gearsy, jak wielokrotnie powtarzał Simon Miller z Miller Report, to prawdziwa gra dla prawdziwych mężczyzn, a nie jakieś tam cukierkowe pierdół. Na koniec dzisiejszego odcinka zostaje nam jeszcze krótki gameplay ze Star Citizena, który pokazuje nam nie kosmos, ale mechanikę strzelania. W tym wypadku głównie do butelek, ale nie zmienia to faktu, że całość wygląda bardzo dobrze. Z tym,
I tu się pojawia szpila, że ktoś chyba przekręcił gałkę motion blura na 11, bo cyrk, który się odpieprza na tym polu, to jakaś farsa. Acz muszę w tym miejscu przyznać, że nie gram na gloryfikowanych maszynach do pisania i nie wiem, jak sprawa wygląda, bo być może pecetowi gracze lubią, jak gra zapewnia im out of the box doznania, jakby byli po kilku głębszych, albo dostali od kogoś w łeb butelką. Chciałbym wam na koniec przybliżyć datę premiery Star Citizena, ale jak gadaliśmy na którymś podcaście, to jest chyba tytuł, który będzie wieczną betą, więc traktowałbym z mocnym przymrużeniem oka teoretyczną datę wydania, ustaloną na późny rok 2016. To już wszystko w trzecim odcinku drugiej serii Gościa Niedzielnego 2.0. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Kolejny GN już za tydzień, a wcześniej usłyszymy się w podcaście numer 209. Za ubogość tego odcinka wincie branżę, bo naprawdę chyba nic się nie dzieje. Trzymajcie się ciepło, pat z wami.